Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam. Dlatego więc Żydzi usiłowali tym bardziej go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę powiadam wam, Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, a myście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, którego posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu. Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, w naszych supermarketach często blisko kasy bardzo taki jest najczęściej zwyczaj, można znaleźć stoisko z kwiatami. Nieraz nawet są to ciekawe okazy, czy w Biedronkach, akurat mam jedną blisko domu, więc często tam zaglądam, to nie jest reklama, nie martwcie się, ale zaglądając nieraz zawsze z ciekawością patrzę, cóż tam nowego się pojawiło. I kiedy się widzi piękne, kwitnące, przygotowane do kwitnienia kwiaty, trudno się nieraz oprzeć pokusie na jakiś nie wziąć do domu. Ale bywa też, że kiedy po paru dniach, a może i tygodniach, kończy się ten okres wspaniałego kwitnienia, na tym samym stanowisku zostają ostatnie egzemplarze tych kiedyś pięknych kwiatów. Na pewno to widzieliście. I wtedy tak stopniowo obniża się cena z tych kwiatów, ale też przestają być piękne, bo i opadają płatki, i roślina staje się coraz bardziej skromna i coraz bardziej wysuszona.
Przyznam się wam, że właśnie wtedy najczęściej przychodzi mi ochota, aby takich biedaków wziąć do domu. Taką małą orchideę, albo jakiegoś fikusa, albo dżamiokulkasa, który już prawie tam ledwo zipi, biorę go wtedy do domu i biorę do sanatorium. I wtedy taki kwiat nie bierze się po to, aby się cieszyć jego wspaniałym kwiatem. Nie bierzemy po to, aby go postawić na stół w centrum stołu na przyjęcie naszych gości, by pokazać, zobacz jak pięknie kwitnie. Nie, bierzemy go wtedy do domu, żeby go otulić, zatroszczyć się, może przesadzić, sprawdzić jak tam korzenie się czują, czy nie trzeba, czy będzie można go jeszcze w ogóle uratować. I wtedy, co oczekujemy od takiej biednej, wysuszonej roślinki? Żeby kwitła? Nie. Wtedy najbardziej cieszy najmniejszy znak życia. Że pomimo tego wycierpienia, po naszych troskach, po tych wszystkich jakichś leczniczych staraniach, jeżeli ta roślina puści chociaż jeden najmniejszy pęk, że żyje, że puściła korzeń, że wraca do życia. I wtedy jesteśmy szczęśliwi, bo nie chwała i piękno wielkiego kwiatu nas cieszy, ale życie, które się odradza i życie, które kiedyś nagrodzi nas również kwiatem, ale dzisiaj nagrodziło nas wdzięcznym, skromnym, ale żywym, nowym pędem. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliście niesamowite zdanie. Mieć życie w sobie samym. To jest coś, co na co dzień nam umyka. Życie wycieka nam między palcami jak piasek. Mówimy o czasie, ale tak naprawdę myślimy o samym życiu. Zdajemy sobie sprawę, że nikt z nas nie jest w stanie je zatrzymać jak w sejfie. Ono płynie i obawiamy się, że nam ucieknie. W Bogu jest ono jakby w pełni. On żyje życiem. Tak jak pamiętacie, ostatnią niedzielę mówiło się i w czytaniach wielkopostnych, one są wspaniałe, Bóg mówił, że On jest tym, który jest. Zawsze się nie zmienia. On jest pełnią tego, co żywotne. I dlatego, kochani moi, ten ostatni dzień chciałbym wam tylko jeszcze raz przypomnieć i dodać ostatni element do tego naszego rozważania dominikowej drogi krzyżowej. To może taki mały testament i dla podsumowania powtórzmy. On mówił, iż rozważanie drogi krzyżowej to pierwsze utwierdzanie w wierze. To tak trochę był poniedziałek, bo jak ta roślina chora z supermarketu, musimy najpierw zadbać o korzenie i sprawdzić, czy jesteśmy w wierze dobrze ukorzenieni. Potem droga krzyżowa wytępia grzechy. Zawsze trzeba dbać, aby jakoweś mszyce, parasyty, jakoweś grzyby i choroby nie dotknęły rośliny biednej i wątłej. To też jest wielkie dzieło drogi krzyżowej. Pomaga nam prześwietlić naszą duszę, pokazać nam, gdzie coś może się niedobrego tlić i jak to wywalczyć. Ale dzisiaj jest ten trzeci element. I może ktoś chciałby się teraz spodziewać, myślę, że może trochę jesteście zawiedzeni, bo może spodziewaliście się, że będę wam opowiadał takie kwiatki, jak o świętym Franciszku, te historie czy historyjki o Dominiku. Jest ich wiele i myślę, że bardzo wiele ich znacie. Ale to byłaby tak naprawdę zdrada naszego sługi Bożego. On nigdy nie lubił mówić o sobie. I dlatego mówić lubił tylko poprzez życie. Jak wspomniał pięknie ksiądz proboszcz na początku mszy świętej, przez codzienność. I dlatego ten ostatni punkt jest tak bardzo ważny w rozumowaniu i rozumieniu drogi krzyżowej. On mówił i pisał, że rozważanie drogi krzyżowej daje postęp w dobrym. Nie zaraz świętość. Nie zaraz mistrzostwo świata. Nie zaraz coś, co lubi dzisiejsza kultura, wspaniałego, wyjątkowego, coś super, postęp. A postęp to może być jeden krok. Kto w swoim życiu cierpiał albo leżał w szpitalu po operacji, ten wie, że nieraz
ten pierwszy raz, kiedy się popije po 2 tygodniach pod morfiną albo pod kroplówką, popije pierwszą herbatę, to jest smaczniejsze niż najwspanialsza uczta. Albo kiedy po tygodniach leżenia można po raz pierwszy wystawić nogę za łóżka, to jest postęp. I on wtedy jest większy i piękniejszy niż bieganie po górach. Każdy, kto wie, co znaczy ograniczenie, wie, znaczy, jak wielką rzeczą jest nieraz jeden najmniejszy znak, jak w tej roślince z Biedronki, jakiś pęd, który mówi, że żyjemy. Rozważanie krzyża nade wszystko więc powoduje, że odradza się ten żywy organizm wiary, który jest w nas i daje pierwsze znaki, daje postęp w dobrym, daje może ten jeden moment, kiedy nie powiemy niepotrzebnego słowa, kiedy będziemy bardziej spokojni w swym sercu, może wyprostujemy się wreszcie z tego skrzywienia naszą słabością i powiemy stop, nie dam się ponieść strachowi, nie dam się ponieść tej chwili trudnej, tej goryczy, temu wszystkiemu, co się gromadzi w sercu moim na skutek życia i jego trudności. Wstanę i pomimo wszystkiego spojrzę na tą szarą rzeczywistość sercem radosnym. Bo tak sobie zrozumiałem dzisiaj rano, że można by duchowość Dominika określić jednym, może powiecie, frazesem: cień jest jego blaskiem. Nasza codzienność jest naszą chwałą. Nasze drobne pędy odradzania się człowieczeństwa w sercu naszym jest naszym prawdziwym kwiatem, bo ten chwalebny zobaczymy w niebie. Człowiek na ziemi nie powinien się spodziewać tych wspaniałych, na wzór orchidei kwitnących, cudów duszy. Te Bóg nam pokaże w dniu spotkania. I nagrodą Bożą wieczności będzie to, kiedy On, patrząc na nas jak ojciec i przyjaciel, pokaże nam tego, co my dzisiaj nie zauważyliśmy. Tak jak uczniowie do Emaus, chodzimy zawsze z oczami po ziemi i nie widzimy, że Jezus jest z nami tutaj, że tu na ziemi w drobnych rzeczach jest Jego chwała. Życie wieczne to będzie to samo, co tu, tylko w pełni. Zobaczymy każdą chwilę naszego życia, którą nadgryźliśmy, a nie przeżyliśmy. Pokaże nam każdą chwilę, która wydawała nam się szara, a On nam pokaże, jaka była naprawdę. Najmilsi, pragnijmy więc w naszym życiu duchowym skromnych postępów w dobrym. Bo chociaż będą się wydawać może małe, będą się może wydawać skromne, dla Boga będą cenniejsze niż męczeńskie wiktorie. Niech więc te trzy krótkie życzenia, te życzenia będą dla nas pamiątką, testamentem Dominika na naszą codzienność. Niech rozważanie krzyża, kiedy go będziemy czynić pospiesznie o poranku, niech rozważanie drogi krzyżowej, niech każda chwila, kiedy pomyślimy o Chrystusie, będzie dla nas utwierdzaniem wierzy, wytępianiem grzechów, postępem w dobrym.